Mówi się, że Polska jako jedyny kraj nie podejmowała prób kolaboracji z Niemcami. Nawet Brytyjczycy i Amerykanie mieli swoją nazistowską partię. Nie jest to do końca prawda. Był człowiek, który chciał utworzyć kolaborującą Polskę. Chciał, by powstał twór podporządkowany Hitlerowi i tym człowiekiem był Andrzej Świetlicki. Urodził się on w 1915 roku, a przed wojną znany był z działalności w Narodowej Partii Robotniczej. W momencie utworzenia partia liczyła 370 tysięcy członków. Ideologia NPR wychodziła z założenia, że ludzkość dzieli się na narody, te zaś na klasy społeczne. Wynikał stąd solidaryzm narodowy i społeczny. Polska klasa robotnicza jako przynależna do narodu polskiego ma wspólnie z innymi klasami reprezentować interesy narodowe. Najwyższą suwerenną organizacją porozumienia narodowego i społecznego jest państwo. Celem najwyższym partii było zupełne wyzwolenie polityczne i społeczne klasy pracującej, czyli wszystkich ludzi, którzy żyją z własnej pracy fizycznej lub umysłowej, a nie z dochodów kapitału. W przeciwieństwie do partii marksistowskich, NPR przywiązywało wielką wagę do kwestii narodowych. Partia uznawała prawo każdego narodu do niepodległości, a stosunki między narodami proponowała oprzeć na zasadach braterstwa i sprawiedliwości. Wewnątrz kraju miała obowiązywać zasada równości obywateli wobec powszechnych praw i obowiązków bez różnicy wyznania i narodowości. Zgodnie z tą zasadą działacze NPR uznawali prawo do autonomii mniejszości w wielonarodowej Rzeczypospolitej. Wyjątek stanowili Żydzi, których za mniejszość nie uznawano. Zdecydowanie odrzucano wszelkie przejawy uprzywilejowania Żydów, zwalczano też przewagę Żydów w gospodarce. Jako że Świetlicki był bardziej narodowcem niż socjalistą, to postanowił zmienić ugrupowanie i wstąpił do ruchu narodowo-radykalnego Falanga, gdzie współpracował m.in. z Bolesławem Piaseckim, który za czasów PRL stworzył PAKS, czyli nacjonalistyczną organizację podporządkowaną komunistom. RNR Falanga był w II Rzeczypospolitej organizacją nielegalną. Posiadał zorganizowaną bojówkę, która nosiła nazwę Narodowa Organizacja Bojowa Życie i Śmierć dla Narodu. Bojówka ostro występowała przeciwko Żydom. Jej działalność polegała na demolowaniu sklepów, lokali i mieszkań żydowskich. Szczególne nasilenie działalności terrorystycznej przypada na okres wiosny i lata 1937 roku. Wtedy właśnie miała miejsce najbardziej brutalna akcja Falangi. Oddanie strzałów do pochodu pierwszomajowego bundu. Zginęło jedno 5-letnie dziecko, kilka osób, w tym 8-letni chłopiec, zostało rannych. Oprócz tego organizacja podłożyła petardy w redakcji żydowskiego czasopisma Nasz Przegląd, co spowodowało poważne zniszczenia. RNR dokonał także kilku ataków bombowych na siedzibę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W jednym z nich w Łodzi zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Falanga otwarcie opowiadała się za totalitaryzmem i krytykowała demokrację. Antysemityzm Falangi polegał na przekonaniu, że Żydzi są największym wrogiem narodu polskiego. Wszystkie negatywne, zdaniem Falangi, zjawiska, takie jak demokracja, komunizm czy kapitalizm, były wiązane z Żydami. Publicyści ugrupowania uważali, że Żydzi reprezentują szatana. W 1939 roku współpracę z Falangą nawiązał dziennikarz Stanisław Brochwicz, agent wywiadu niemieckiego i zadeklarowany sympatyk nazizmu. W 1939 roku Brochwicz zachęcał Piaseckiego do współpracy z Niemcami. Zbudziło to podejrzenia Piaseckiego, który nakazał śledzić Brochwicza. Wywiad Falangi ustalił, że jest on agentem niemieckim i przekazał tę informację polskiemu wywiadowi. Brochwicz został skazany na karę śmierci, wyroku jednak nie wykonano. Wtedy jeszcze Andrzej Świetlicki aż tak się nie wychylał. Przełom przyniosła II wojna światowa. Po wrześniu 1939 roku wielu członków RNR Falanga działało w wywodzącej się z tego środowiska konspiracyjnej organizacji, Konferencja Narodu, ale także w innych organizacjach niepodległościowych, zwłaszcza o profilu narodowym. Andrzej Świetlicki wraz ze wcześniej wspomnianym Brochwiczem wpadli na inny pomysł. I w październiku 1939 roku powołali do życia Narodową Organizację Radykalną, NOR. NOR grupował polskich polityków i działaczy, którzy zamierzali współpracować z Niemcami w celu uzyskania wpływu na politykę okupowanej Polski. Z jednej strony nawiązywała do programu ideologii ONR Falangi, z drugiej zaś stwarzała płaszczyznę działania dla osób starszej generacji, antysemitów.
Niemcom pierwotnie ten pomysł się spodobał i Nor otrzymał od niemieckich władz wojskowych dawny lokal Związku Młodej Polski w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Ich pierwszym zadaniem pod dyktando Niemiec było zorganizowanie pogromu wielkanocnego. Niemcy mieli w tym interes, bo dzięki temu mogli zwalić cały antysemityzm na Polaków. Z kolei ci nacjonaliści Polacy mogli się wyżyć na Żydach. Pogrom wielkanocny to była seria napadów na ludność żydowską mająca miejsce w Warszawie i Krakowie od 22 marca do 30 marca 1940 roku. Rozruchom przyświecało hasło „Niech żyje Polska bez Żydów”. Najkrwawsze ekscesy miały miejsce w Warszawie, na Pofiślu i Pradze. Uczestniczyło w nich około 500 osób. Mimo apeli podziemnych organizacji o spokój i zaprzestanie współpracy z Niemcami, przedstawiciele Narodowej Organizacji Radykalnej organizowali kolejne akcje skierowane przeciwko sąsiadom. Nor nawoływało do udziału w pogromie i zachęcał do przyłączenia się do organizacji poprzez apel, w którym usprawiedliwiał porażkę Polski w kampanii wrześniowej i nawoływał do kolaboracji z hitlerowcami przeciwko Związku Radzieckiemu. Stało się to, czego obawiała się część działającej od 1939 roku organizacji podziemnych, które w publikacjach informowały o tym, że część ruchu narodowego Falangi jest gotowa stać się partią o profilu nazistowskim. Żydzi skupili się w samoobronie utworzonej przez bunt. Formacja nie była jednak zbyt duża i dobrze zorganizowana. Pogrom stał się pretekstem do założenia getta, które miało według oficjalnej niemieckiej wersji chronić Żydów przed Polakami. Przeczytam wam notkę, którą wydał Nor do Polaków. Narodzie Polski, z winy sanacji Polska poniosła straszliwą klęskę oraz utraciła niepodległość i ziemie zachodnie, ale nie wszystko jest stracone. Można odbudować Wojsko Polskie, aby wzięło udział w nieuniknionej wojnie przeciwko komunizmowi sowieckiemu. Zdobyte na wschodzie ziemie przywrócą nam nasze terytorie zagarnięte przez Związek Radziecki, a inne, bardziej na wschód, będą rekompensatą za utracone Pomorze, Śląsk i Poznańskie oraz odszkodowaniem za straty wojenne. Na finansowanie odbudowy Polski i nowej armii użyjemy skonfiskowaną własność żydowską. Rodacy, wstępujcie do Nor, dajcie nam możliwość odbudowania ojczyzny i powstania Wielkiej Polski. Wszystko wskazywało na to, że Nor splami historię Polski. Czemu jednak tak się nie stało? Gdy władzę w Polsce przejęło generalne gubernatorstwo, Hitler zarządził akcję AB. Od pierwszych dni okupacji niemieckiej terror wymierzony był przede wszystkim w przedstawicieli polskich elit politycznych, społecznych i intelektualnych. Zgodnie z rasistowskim stereotypem Polaka panującym w III Rzeszy, nazistowscy przywódcy wierzyli, że świadomość narodową posiada tylko polska inteligencja, natomiast lud zajmuje się wyłącznie troską o codzienny byt i jest mu obojętny los państwa. Z tego powodu zakładano, że eksterminacja polskich elit pozwoli zniszczyć polską tożsamość narodową i przekształcić polskie społeczeństwo w bierną masę, służącą w najlepszym razie jako niewykwalifikowana siła robocza dla III Rzeszy. Się zdziwili. 2 marca 1940 roku odbyło się w Warszawie zebranie tzw. Rady Obrony Generalnego Gubernatorstwa. Spotkanie to było impulsem do realizacji akcji AB, czyli nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej. Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna została zainicjowana falą masowych aresztowań, które Policja Bezpieczeństwa przeprowadziła we wszystkich dystryktach Generalnego Gubernatorstwa już pod koniec marca 1940 roku. Akcja ta objęła również polskich polityków nacjonalistycznych i nie miało tu znaczenia, czy ci są nazistami, czy nie. Najpierw NSDAP zerwało współpracę z Norem, a później aresztowało jego członków. Andrzej Świetlicki został rozstrzelany w Palmirach w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku wraz z innymi działaczami NOR, Tadeuszem Lipkowskim i Wojciechem Kwasieborskim. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!